Cześć, witam Cię na kanale Przewodnicy Duchowi w serii, w której przekazuję relacje ludzi, którzy przeżyli doświadczenia z pogranicza śmierci. Dzisiejsza relacja została zamieszczona na kanale Heaven Awaits, źródło w opisie. Posłuchajmy. Niedawno przeszedłem operację żołądka. Przypominam sobie zwyczajne procedury przygotowywania do operacji. Przewożenie mnie przez szpitalne korytarze, przerywane światło świetlówek oślepiające mnie, gdy wtaczano mnie do sali operacyjnej. Pamiętam, jak anestezjolog, mówiąc, co robi, założył maskę na moją twarz, prosząc, abym policzył od 10 do 1. Na tym etapie, gdy zbliżałem się do stanu uśpienia, przypominam sobie, że usłyszałem głośny, dudniący dźwięk w mojej głowie. Jakby żyły w moim mózgu zaczęły głośno protestować. Nie jestem pewien, w którym momencie tej procedury to się wydarzyło, ale pamiętam, że unosiłem się i obracałem w sposób, w jaki ludzie płacący za to na jarmarkach, korzystający z odpowiedniego urządzenia, grawitacyjnie obracają się do góry nogami i w każdą stronę. Teraz, kiedy mam czas, żeby to przemyśleć, porównuję to do czołówki starego programu telewizyjnego z lat 60. i 70. o tytule Time Tunnel. Wydawało mi się, że jestem w stanie zapomnienia, niepamięci przez kilka chwil, ale to chyba nie miało znaczenia, bo leciałem dalej. Nie miałem wyboru. Po czymś, co wydawało się być chwilami podróży astralnej, chyba można to tak nazwać, znalazłem się zawieszony w stanie istnienia. Nie było fizycznego środowiska, które mógłbym zobaczyć, ani scenerii jako takiej, a nawet białego pokoju, o którym mógłbym mówić. To był po prostu stan istnienia. Trudna koncepcja do wyjaśnienia w naszym dwuwymiarowym świecie. Potem, niemal w mgnieniu oka, środowisko się zmieniło. Tym razem zobaczyłem kryształową kreację w bajkowym stylu, jak zrobiony z lodu świat lub zamek. Czysty, stuprocentowy kryształ z pryzmatami jasnego, oślepiającego światła emitowanego pod różnymi kątami, w zależności od tego, jak je oglądałem. U podstawy tego zamku była woda. Najczystsza, najczystsza woda, jaką kiedykolwiek widziałem. Z wyglądu przypominająca arkusz, prawie tak, jakby miliony kryształowych tafli zostało strategicznie umieszczone pod wodą. Znalazłem się u podstawy tego świata, patrząc w górę i do środka. Chwilę później powitały mnie trzy istoty, które zbliżyły się do mnie. Dotknęły mnie. Nie padły żadne słowa ani myśli. Pamiętam uśmiech, najszczerszy uśmiech, na jaki kiedykolwiek zdobyłem się w życiu. Moja podświadomość wiedziała, kim oni są. Czułem się bezpieczny, pewny, zrównoważony, emocjonalnie wzbogacony. Czułem pokój delikatnej, wiecznie pochłaniającej, wszechwiedzącej egzystencji. Chyba w dzisiejszym języku można to określić jako błogość. Przede mną stali Budda, Ganesha i Jezus. Nie mój tata, nie moi wujkowie ani dziadkowie, kuzyni i wszyscy, którzy odeszli, Panie świeć nad ich duszami, ale trzech w niebo wstąpionych mistrzów. I rozmawialiśmy nie ustnie, ale takim językiem, który wydawał się być jedynym właściwym sposobem komunikacji, umysłem i sercem, empatycznie. Otaczały ich przeplatające się żółtawe smugi i kule światła. Zgadywałem, że to były anioły. To było jak święta trójca w niebo wstąpionych mistrzów, stojąca przede mną, a będąc sprawiedliwym, to ja sam stałem przed nimi. Skąd wiedziałem, kim oni są? Mogę się tylko domyślać, zmarnowałbym tam czas, gdybym nie wiedział. Budda pojawił się w jednoczęściowej szacie ze złotego materiału przypominającego płótno, z gałęzią drzewa wokół głowy i ramion. Solidny, duży mężczyzna. Ganesha, hinduskie bóstwo z głową słonia indyjskiego, z wieloma ramionami, jest uważany za boga przeszkód. Był ubrany w spodnie, które wyglądały w stylu sari, koloru pomarańczowo-żółtego. I Jezus.
Przepraszam, że nie powiem, że wyglądał jak niebieskooki blond mężczyzna, którego można zobaczyć w filmach. Miał brązowe oczy, bliskowschodnią, prawie libańską cerę, ponad 6 stóp wzrostu. Był okryty całunem wykonanym jakby z jutowego materiału i przewiązanym w pasie sznurem. Tak, miał na sobie rzymskie sandały, które wyglądały na co najmniej 2007 lat, dość zużyte. Co ja miałem na sobie? W pokazie dla anielskiego świata miałem na sobie szpitalną koszulę, zakładaną tyłem naprzód. Otrzymałem wiadomość lub dwie od każdego z nich w moim czasie bycia tam. Wiedząc, kim ci gościowie byli, nie jest cudem samym w sobie, ale zobaczyć ich, jak sądzę, było cudem. Znowu nastąpiła komunikacja, nie mówiona ustnie, ale dialog był słyszalny w umyśle. Czysty jak kryształ. Jak możesz zadać życiowe pytania w krótkim czasie? Mogę ci powiedzieć, że stan, w którym byłem, nie pozwolił mi pytać o numery lotto w przyszłym tygodniu, albo kim był Szekspir, czy on rzeczywiście istniał? Nie. Zostałem uciszony. Byłem tam, aby słuchać. Byłem tam, aby się uczyć. Ani jedno pytanie nie pojawiło się w mojej głowie. To nie miało znaczenia. Niestety, to powiedzenie jest prawdziwe. Na koniec dnia, jakie to ma znaczenie? Oto dialog, który miał miejsce. Jesteśmy z Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Korytarze uniwersalnego światła i energii światła zostały otwarte i zasłona izolacji została podniesiona. Gra karmy jest już zakończona. Możesz wyjść z karmicznego koła. Jesteś wolny. Uczyń świat swoim placem zabaw. Znajdź swoją prawdziwą tożsamość, prawdziwego ty, swojego wyższego ja. Porzuć obwinianie innych i odgrywanie roli ofiary. Poproś o przewodnictwo, a je otrzymasz. Odkryj, że jesteś istotą światła i miłości. Oni nazywali mnie określonym imieniem i za nic w świecie nie mogę sobie go przypomnieć. Jesteś fizycznym kanałem dla energii światła. Wzmacniamy twój istniejący dar, kiedy nas opuszczasz i dokonujesz cudów wśród boskiej ludzkości. Jesteś pracownikiem światła i uzdrowicielem. Otwórz swój umysł i serce i zrób krok do przodu jako istota, którą jesteś. Wiedz, że twoja ścieżka ewolucyjna jest niezwykle ważna. Połącz swoje światło z ptakami, które cię otaczają. One są nosicielami światła, które migrują po całym świecie. Migracja światła to jest klucz. Rozprzestrzenianie światła na świat w niebezpieczeństwie i upadku społecznym. Staromodne wartości są kluczowe dla współczucia i kontynuacji tego świata. To, co nazywa się staroświeckim, pochodzi z epoki, która była bliższa w niebowstąpionym mistrzom, gdy chodziliśmy po ziemi. Dlaczego ludzie muszą wymyślać koło na nowo? Wtedy nie było zepsute i nie trzeba go teraz łamać. Wszystkie jednostki są częścią świetlanej rodziny. Nie ma wielokulturowości. Jest to termin ukuty przez tych, którzy starają się zaszufladkować jednostki, bo łatwiej jest umieścić osobę w grupie, niż naprawdę kochać ją bezwarunkowo i bez ego. Wkrótce dołączy do ciebie wielu. Miliony istot światła wcielają się, aby w tym pomóc tej czasem zacofanej, wrogiej planecie. Szanuj i czcij podróż duszy. Szanuj i czcij królestwa świadomości, religię. Szanuj i czcij swoją jaźń. Wezwij Saint-Germaina, aby ci pomógł. Wzywaj Pana Melchizedeka, Pana Maitreję i Pana Jezusa. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby cię wspierać. Jesteśmy tutaj, aby ci pomagać. Jesteśmy bliżej waszej istoty, niż jesteście tego po ludzku świadomi. My również chodziliśmy po tej planecie, znosząc nieszczęścia i kłopoty. Jesteśmy pamiętani przez nielicznych. Szczęśliwi ci, którzy wykonują wielką pracę i nie są pamiętani przez ludzi. Nic nie pozostaje niezauważone w świecie ducha. Wszystko, co jest, jest wszechobecne i sprawiedliwe. Jesteś mistrzem światła. Jesteś nauczycielem wśród morza negatywnych dusz. Już ci powiedziano, ale wybrałeś nie wierzyć. Dlaczego nie uwierzyć w coś tak pięknego jak to?
ale szybko uwierzyć i zaakceptować całą złośliwość, która pojawia się na Twojej drodze. Pamiętaj o sile, którą jesteś. Pamiętaj o Chrystusie wewnątrz. Pamiętaj, że jesteś sługą wszystkiego, co jest. Przepuszczaj przez siebie energię i uwalniaj ją. Przez dłonie, podeszwy stóp i czakrę podstawy. Przez ziemską gwiazdę do jądra tej planety Gai, aby można było jej użyć do uzdrawiania Ziemi. Idź już, bo to nie jest Twój czas. Pozdrawiamy Cię. Królestwo Anielskie pozdrawia Cię. Niech Twoi ludzie wiedzą, że pozdrawiamy każdą istotę, która kroczy po ziemskim planie. Wtedy przypominam sobie, że ponownie się uniosłem, oddalając się od kryształowego świata, od Buddy, Ganeszy i Jezusa. Światło przygasło i znów pogrążyłem się w całkowitej ciemności. Czy to było wtedy, czy trochę później, zacząłem wybudzać się ze środka znieczulającego do półświadomości. Połączenie zostało zerwane, budziłem się. Następstwa doświadczenia bliskiego śmierci. Do zdarzenia doszło 4 tygodnie temu, zauważyłem wiele rzeczy, które dzieją się w moim ciele. Czuję, jakby prąd elektryczny nieustannie przepływał przez moje nogi z miednicy do moich stóp. Jest to intensywne uczucie i bardzo, bardzo zauważalne. Gdziekolwiek pójdę, bez względu na to, po jakim podłożu chodzę, czy to jest trawa, beton czy drewno, odczucie jest mocne i płynne. Doświadczam czegoś, co nazwałbym euforią. Jestem na niesamowitym haju i tak szczęśliwy, że porównuję to do błogości lub czystego entuzjazmu bez żadnej przyczyny. To uczucie, którego nie można przegapić. Być może to uczucie można porównać do tego, co doświadczają użytkownicy pigułek, na przykład ekstazy. Nigdy ich nie używałem. Wierzę, że zwiększyłem również zdolności empatyczne. Komunikując się z ludźmi, bardzo szybko wychwytuję ich nastrój, zanim cokolwiek powiedzą, nawet podczas komunikacji zdalnej przez internet. Na przykład w trakcie czatu i oni to potwierdzają. To jest dziwne, ale wydaje mi się, że ostatnio wokół mnie gromadzi się wiele dzikich stworzeń, zwłaszcza ptaków. Stoją blisko mnie i patrzą na mnie, śpiewają dla mnie lub blisko mnie. Ale to ostatnie może być spowodowane wieloma czynnikami, może myślą, że je nakarmię albo dam im wodę. Na tym skończyła się relacja. Jestem ciekawy Waszych opinii. Podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.